Już jutro swoje 30-lecie będzie obchodził 18 oddział Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy, a moim gościem jest prezes tegoż oddziału, pan Bogusław Moczała. Dzień dobry. Dzień dobry państwu i pani. Co się będzie jutro działo? A więc tak, szanowni państwo, jutro jest 30-lecie naszego związku. O godzinie 13 rozpoczynamy salwą z trzech armat, z racji, że to jest 30-lecie. I później będzie tradycyjny przemarsz, podniesienie flagi, część oficjalna, oznaczenie naszych członków. Po części oficjalnej zapraszamy na krótki posiłek. Ponadto rozpoczynają się loty widokowe. Od razu po 13, gdzieś 50 rozpoczną się loty widokowe. Zamek, dmuchanie dla dzieci. Będą atrakcje inne dla dzieci. Pokaz sprzętu wojskowego. Będzie również wieczorem później, co prawda, będzie przelot balonem. Balon będzie, będą motolotniarze. I o godzinie 17 skoki kilkunastu skoczków. Część z Rybnika skoczków, część z Bielska Białej, nasi tutaj zaprzyjaźnieni spadochroniarze z sekcji spadochronowej z Bielska Białej będą wykonywać i pokazy dla państwa skoki spadochronowe na wolnym otwarciu. No i oczywiście po tym wszystkim, jeszcze wcześniej może tak powiem, jeszcze o godzinie 16, to jest salwą z armaty, rozpocznie się strzelanie o puchar pani wójt gminy Goleszów i o drugi puchar prezesa 18 działu dla dzieci z broni strzeleckiej, z pneumatycznej, co prawda, do tarcz. Także zapraszamy miłośników strzelectwa i spadochroniarstwa na naszą imprezę. I o godzinie 17 rozpoczynamy już tradycyjny festyn z atrakcjami do białego rana, tak co roku się to odbywa. A w atrakcjach różnie, między innymi tam występy zespołów. Ponadto znany, tutaj na pewno państwo znacie, kabareciarz Andrzej Afanasiew będzie przedstawiał różne dla dzieci jako wujek Hipcio, wystrzał z armaty cukierkowej. Będzie również dla państwa później połykanie ognia, jakieś kawały, dowcipy. Wszystko będzie to wykonywał, jak się nazywa, ostatni Elwer Śląska, czyli Andrzej Afanasiew. Wszyscy z niecierpliwością czekają, zwłaszcza na te skoki i te loty widokowe, a to wszystko uzależnione od pogody, prawda? Tak, no oczywiście, wszystko, pogoda to jest głównym tutaj czynnikiem, bo jak wiatr, tak deszcz, mam nadzieję, że to się wszystko wypada, że pogoda będzie dobrze. W programie to jest, mam nadzieję, że to wszystko będzie i państwo będziecie zadowoleni. Także serdecznie zapraszamy. Że to wszystko uda się zorganizować, powiedzmy jeszcze raz, od której i gdzie przede wszystkim? Tak jak powiedziałem, o 13 tradycyjne, rozpoczyna się spotkanie, później będzie festyn o godzinie 17, o 16 rozpoczyna się strzelanie. Wszystko to w miejscu Goleszów Równia, ulica Osiedlowa 13, także zapraszamy. Czyli w takim razie widzimy się jutro w Goleszowie. Tak jest, zapraszamy jeszcze raz.